Cześć, siemano, z tej strony Jano z kanału Jano Gra i chciałem Cię serdecznie zaprosić na 39. odcinek Let's Playa z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy w trakcie wykonywania zadania Spis Cudzołożnic. Szukamy wśród dziewczyn Jaskra jakichś informacji o tym, gdzie mógł się udać nasz przyjaciel. No i mówiłem, że tym bratkiem masz do obrony. I co, dopadłeś go? Gdzie tam? Pogadamy z kapitanem straży Van Atre. Czego tu? Jestem nowym kucharzem. Jestem nowym kucharzem. A to co ci wystaje zza pleców to noże kuchenne? Zabieraj się stąd, przybłędo. Cholera, nie udało się. Spokój ma być, wynocha stąd. Czego tu? Nie szukamy kucharza, nie słyszałeś? Wypierdalaj. No to kiesko nas traktuje, ja muszę się tam jakoś dostać do wnętrza. Pójdziemy może od tyłu, jeśli się da. Tu jest jakaś skrzynia. Krasnoludki brzeszczot. Ulepszona jaskółka, świetnie. Oj! Nie! Gdzie ja spadłem? Zdecydowanie nie o to mi chodziło. Ale przy okazji, jak już tu jesteśmy, sobie przeszukam okolice. Nie wiem, jak wyjść teraz na górę, nie mam pojęcia. Widzę, że tędy nasza trasa prowadzi. Co my tu mamy? Kapłan Wiecznego Ognia, mieszczanie. O, w tobie jest życie nasze i potęga, i moc. Elfia krew, co? Wezwę Płotkę, tylko wezwała się na zamku. Chodź tu, Płotka. W krzaku tym razem. Dobra, mamy już konia. Jesteśmy przy bramie Oxenfurtkiej. Ludzie, poratujcie, chory jestem nabity. Przy bramie południowej tym razem. I pojedziemy sobie może w kolejności do Vespuli tym razem, bo tam do willi Var Atre się ciężko będzie dostać, nie wiem co trzeba będzie zrobić. Tu trzeba schodami przejść. A. Gdzie? Pójdziemy najpierw do Vespuli, w kolejności, od góry. Pan Junior twierdzi, że umawia. Jakaś kascenka nas czeka. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień.
Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Vespula ma nową ochronę. Vespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla żebraków. Króla żebraków. Dogadał się z Juniorem. Teraz to jego rewir. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Udało się ich przekonać. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co Gerard. Jaska na dziwki. Gerard, tak? Właśnie w sprawie Jaskra przychodzę. Nie żeram. To przepraszam. Jak myślisz? Gdzie Jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbytek deskę. Jaskier pytał o dziewczyny z pralni? Jaskier pytał o twojej koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to nie jest zbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach, czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy. Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Kim była ta kobieta z przystani? Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki, powodzenia. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Okej. Okay. Teraz czas na porozmawianie z Ellie Hall. Krótko, jak ci ktoś siedzi dupę i w nią ugryzie. Witam, witam i zapraszam. Jestem przyjacielem Jaska. Szukam Ellie Hall. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Ellie Hall? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Ellie Hall jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. No. Aha. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Ellie Hall. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Daruj mi ciąg dalszy. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem.
Kiedy ostatnio widziałeś Jaskra? Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Czemu się przebierasz? Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Pogadajmy z Elihar jeszcze raz. Przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Przyszedłem zagrać w karty. Odyszkę. Chcę grać w karty. Co nam tu spadło? Mistrza oblężeń mogę chyba wymienić, albo Jarpena Zygrina sobie wymienimy. Dla drugiego mistrza oblężeń, no to słabo troszeczkę. I ulewny też sobie wymienię. Dobrze, na Zoltana Chivaya. On gra na początek mistrza oblężeń. Ja zagram komandosa niebieskich pasów. On gra po żogach, cholera. No zniszczył mi moją mocną kartę, która miała się podwoić. No dobra. To gram tak jak on. Gra drugiego mistrza oblężeń, ja robię to samo. Zagrał róg dowódcy, ja gram trebusz. On gra rębaczy Steinfried. Ja gram Zoltana Chivaya. Zygfryda z Deneslem mi tutaj posłał do walki. To ja gram tego elfa, Emiela. Triss Merigold. Gram Vess. On gra balistę. Oj, to mnie pojechał chyba w tym momencie. No ale sobie spasujemy. I zobaczymy, jakie karty mu zostały, bo wydaje mi się, że wygramy spokojnie.
Cyrilla, no nie, no to przegraliśmy. Muszę poddać grę. Zagram z nim jeszcze raz. Ponownie odyszkę. Może tym razem z lepszymi starterami zaczniemy. Trzaskający mróz. Ulewny deszcz się przyda. Biedną piechotę sobie, albo najpierw redańskiego piechura sobie wymienię. I biedną piechotę też sobie wymienię. Dobrze. On gra Ves. My gramy Zoltana. Rambacze Steinfried. My też rębaczy. Gra róg dowódcy na rębaczach, cholera. Ja gram katapultę. On też gra katapultę. To my gramy trebusz. On gra Jana Natalisa. Co by mu tu zagrać? No ja muszę grać Hernana Rocha. O, Cyrilla, no to jesteśmy chyba w dupie. Dobra, spasuję. I zobaczymy, jakie karty mu dostały tym razem. Podnosi Ves manekinem do ćwiczeń. Medyczka Bury Chorągwi. Wskrzesza... O, robi to samo, co ja chcę zrobić. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ma drugą katapultę, no to jestem znowu w dupie. Dobra, poddaję grę. Zagram z nim trzeci raz. Słabe karty spadły. Jeden trzaskający mróz mogę sobie spokojnie wymienić. I radańskiego piechura też mogę wymienić. O, za słabe karty mam. No ale zobaczymy, jak będzie. Księcia Stanisa gram. O, niezłe karty spadły. On gra róg dowódcy na księcia Stanisa, dobrze. My mamy na szczęście trzaskający mróz. Nie wiem, co to teraz grać. Czy to jest sens jeszcze się bić w tej partii? Chyba nie ma sensu. Ja pasuję. On spasował. Więc wystarczy mi rzucić Jarpena Ziglina i spasować. Słabe karty mi spadają cały czas.
On gra legendę od razu. Ja gram mistrza oblężeń. Drugiego mistrza oblężeń. Ma cholernie lepsze karty ode mnie. No to jestem w dupie chyba. Chyba, że jeszcze podniesienie tego mnie uratuje. Księcia Stenisa. Zobaczymy, co spadnie. No i teraz ważne karty. Szyf spadł. Ja mogę mu zagrać ulewny deszcz. On gra czyste niebo oczywiście. Ja gram mistrza oblężeń. Już przegrałem chyba tę grę. On ma jeszcze jeden trebusz. Nie mam raczej szans. Zobaczymy sobie jeszcze. Katapult, dobra, nie mam szans. Jeszcze Vernona Rosha ma. Dobra, poddaję grę. Witaj, tym razem... Chcę grać w karty. Może jak nam raz siądzie dobrze, to wtedy mamy szansę. Redańskiego piechura wymieniam. I biedną piechotę też wymieniam. Sigismund Dijkstra. O, dwie balisty spadły. On gra swojego Sigismunda Dijkstra. Świetnie, bo możemy go podnieść od razu. On spasował. Ciekawie. Ja gram drugiego Dijkstra. Co robię, żeby wygrać? Za 10 muszę rzucić karty. Rzucam katapultę i mistrza oblężeń. I pasuje. Spada mi Zygfryd z Denesle. Nasz ruch na rozpoczęcie. Mistrz oblężeń z Kedwen. Ja mu rzucam gęstą mgłę. Mam nadzieję, że zużyję sobie zdolność dowódcy.
I lecimy tutaj z trebuszami. Tak, zużywa zdolność dowódcy. Gratis Marigold. Ja gram trzecią balistę. On gra katapultę. Ja medyczką, burę i chorągwi wskrzeszam sobie katapultę. On gra Cyrillę. To my gramy Rębaczy Steinfried. On gra Trebusz. Shella de Tankerville. On gra Balistę. Ja gram Siegfrieda z Denesle. On gra Pożogę, no nie. No i przegrałem. Chyba, że mogę spasować rundę jeszcze. Dobra, spróbujmy. Ciekawe, jakie karty mu zostały. No i on dobierze kartę i coś mu spadnie na pewno. Ja mam tylko Zoltana. No, to już pograne. Dobra, poddajemy grę. Ostatni raz próbuję z nim wygrać. Chcę grać w karty. Może bym zmienił dowódcę na tę grę. Gęstą mgłę. Nie, niestety. No dobra, zmieniam dowódcę na tą grę. Tą gęstą mgłę mogę sobie zamienić. Drugi rębacz, świetnie. I redańskiego piechura też mogę wymienić. No, spada biedna piechota. Słabo. On gra Jaskra, który gra automatycznie ruch dowódcy. Ja zagram biedną piechotę. Gra Sigismunda Dijkstra. My go czym prędzej podnosimy. Gra Sheldona Skaksa. No ja mu gram tego Dijkstrę. Spadają mi dość dobre karty. Gram mu drugiego Dijkstrę. I on spasował na 32. No my też pasujemy oczywiście. On gra Verdana Rosha. Ja gram katapultę. I on spasował, dobrze. Dobrze dla mnie. Co by tu zagrać? Zagram Komandosa Niebieskich Pasów. I spasuję. Dla nas spada jedna karta.
Nasz ruch. Biedna piechota, zaczynam od tego. On gra katapultę. Ja gram drugą biedną piechotę, nie przejmuję się niczym. Gra rębaczy. Ja gram mistrza oblężeń. Cholera, też mam dwóch rębaczy. Jeszcze ma trebusz. Balistę, cholernie ma dużo. Ja gram swój trebusz. Gra czyste niebo. Ciekawe. A, ja spokojnie... O, mogę mu zagrać... O, właśnie. To. On gra czyste niebo, no tak. Dobra, to było... Do przewidzenia. Nic to nie dało. Ja gram Wesemira. I on spasował. Ciekawe. To wygraliśmy. Udało się go pokonać nareszcie. Ciekawe, jaką kartę dostaliśmy. Hawekarskie wsparcie. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Pokaż mi swoje towary, może ma jakieś karty do gwinta. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. O, ma maskę wilka. Maska Arlekina. Elegancka maska bolowa. Kupię sobie te maski. Są po jednym pieniążku, więc taniutko. Bywaj. Bywaj. I w tym momencie sobie będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie oraz subujcie. I zapraszam was na dalszą część przygód Wiedźmina w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie.